Wall, ale Acid Drinkers w swoim wspaniałym koncercie 2014 rok, kiedy grali różne super przeboje. Uwaga. Jeszcze dźwięki Acid Drinkers. Witam Was bardzo gorąco. Was we czwartek, ale z nimi rozmawiam we środę. I wchodzimy. Acid Drinkers się kręci, mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Odpowiedź na konkurs Dariusz Kozakiewicz. Dariusz Kozakiewicz otworzył naszą audycję, ale konkurs dalej trwa. Dzięki Jurek za ten hymn na początku. Ostatnio intensywnie zastanawiałem się, co to znaczy być patriotą. Ten hymn zagrany na gitarze przypomniał mi, że my też z naszymi odmiennymi poglądami na ten kraj mamy do niego prawo. Dzięki, pozdrowienia dla Makrelek ze słońcem twarzą w twarz, Michał Gerszewski. Dobry wieczór. Ten hymn zagrała 13 w samo południe w 2015 roku. Pozdrawiam, Maria Bekier z Szamocina. Zła odpowiedź. Był to Sabaton z 2012 roku. Grzesiu, nie. U Białostockiego Woodstockowicza po staremu. Nauka utworów Laocze czy Deep Par przychodzi łatwo. Trwa oczekiwanie na 14 lipca 216, nie, 2016 roku. 245 dni, tak pisze do nas Kosma Dąbrowski z Białego Soku, podkreśla lat 15. Jest naszym Woodstockowiczem. Polakiem jestem, zgadzam się, ale czy tak do końca jestem szczęśliwym Polakiem? Nie wiem. Pozdrawiam gorąco, dziękuję wszystkim, którzy podtrzymali mnie na duchu w trudnych chwilach. Czuję się coraz lepiej, wracam do zdrowia i myślę, że niedługo spotkam się na jakimś odlotowym koncercie Buziaki Żaba z Częstochowy. Długi napisałeś Żaba mail, który no nie jest za wesoły, jeżeli chodzi o ocenę twoją kondycji naszego kraju. Robię wszystko, żebyście byli jak najbardziej szczęśliwi. Ten piękny utwór już za moment będzie na płycie Flower Power z koncertu Ani Rusowicz i jej całego bandu oraz wielu przyjaciół, którzy zaszczycili naszą scenę woodstockową, aby dać tak cudowny, przepiękny czat jednego serca. Przypominam, płyta już w grudniu, na początku grudnia. Flower Power, a więc sięgajcie po... Chciałem powiedzieć portfele, to nie będzie droga płyta, ale sięgajcie po płytę na półkach sklepowych, muzycznych sklepów, ponieważ trzeba te płyty mieć. To podtrzymuje nas, podtrzymuje cały ten biznes, żeby wydawać te płyty. Cały czas chcemy wydawać. To już będzie ponad 60 wydawnictw, bo jest to w nas taka determinacja, żeby tą muzykę rejestrować, żeby nie przepadała. Nie interesują się tym telewizje, nie wyrywają nam to wszelkiego rodzaju media. No po prostu my jesteśmy zapaleńcami, chcemy, żeby to było, w związku z tym to robimy. A więc bardzo, bardzo, bardzo proszę, sięgajcie po płytę. Dzisiaj muzycznie Flogging Molly. Uwaga, dzisiaj o godzinie 18 retransmisja koncertu Mode Step. To poważne granie, bardzo poważne granie na tegorocznym przystanku Woodstock. Pamiętajcie także, że policz się z cukrzycą, nasz bieg www.bieg.wosfo.rg.pl. Tylko 25 zł płacicie, ale wszystkie pieniądze całkowicie przekazujemy na... Proszę bardzo, chodź Krzychu, to jest Krzychu. O, to jest właśnie Krzychu, to jest Krzychu, to jest Krzychu. Przekazujemy pieniądze na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. To jest nasz program od lat prowadzony. Ostatni bieg przyniósł nam zeszłoroczny 10 takich pomp. To są bardzo drogie urządzenia, ale 10 pomp. Chcemy kupić 150. Ten bieg nam pozwoli kupić następne pompy, bo będziemy chcieli, żeby ten program bardzo hulał, bo są to pompy najnowocześniejsze, które mierzą cały czas poziom cukru we krwi. Bądźcie razem z nami. Pamiętajcie także, że sztaby się konstytuują. Pamiętajcie o plebiscycie Złotego Bączka i pamiętajcie, że po prostu być z nami, bo to nakręca nas niesamowicie do wszystkich działań. Szkolenia pokojowego patrolu za tydzień. Jeżeli są jeszcze jakieś miejsca, sprawdźcie, piszcie do strażaka i w ten sposób możecie wejść na najpiękniejsze szkolenia, najlepsze szkolenia, jakie są organizowane w Europie. Gdzie ja mam dokładną datę wydawnictw, to mam małą scenę, sztaby zagraniczne, tu mam sztaby, zaraz będę o sztabach mówił, ile mamy sztabów, o płytach, gdzieś powinienem mieć płyty, ale chyba nie dostałem, a nieważne, słuchajcie, 4 płyty wydajemy, czyli jest Urszula, potem jest Flower Power, jest nasz Grupson, i oczywiście fantastycznie, niesamowicie, fantastycznie grający Kabanos. Z zeszłego roku postanowiliśmy cofnąć się o rok, żeby ten koncert wydać. Pozdrawiam was bardzo gorąco, posłuchajcie jeszcze kawałek muzy. Zaraz będziemy wchodzili na antenę i będziemy, jest, mam premierę.
A więc dokładnie już mamy. Płyta Ania Rusowi 10 grudnia. Zdążycie, aby jeszcze grupcą 17 grudnia, 3 grudnia Gabano zdążycie kupić, zrobić piękny prezent. I na styk dajemy później tego szambu, a ja już na nich gadam, a ja już na nich gadam sobie. Jednego serca, ta płyta ukaże się Ania Rusowi z projektem Flower Power, CD, DVD, 10 grudnia, 3 grudnia Cabano, CD i DVD, płyta winylowa Budki Suflera 26 listopada, Grupson, CD, DVD i winyl 17 grudnia, a my 18 listopada zapraszamy wszystkich, czyli za tydzień we środę, zapraszamy na słuchanie ekskluzywne słuchanie, spotkanie się z dziennikarzami 45-minutowego koncertu Urszuli w Centrum Audiowizualnym, które jest obok nas. Jeżeli macie ochotę z tego skorzystać, o godzinie 19 ruszamy, to prosimy bardzo, aby się zgłosić do nas, do fundacji, pchnąć jakiś mały myk, że macie na to ochotę. I tam jest troszeczkę miejsc, więc będziemy się starani, aby ktoś z was, jeżeli się załapie na to, został szybko powiadomiony i w ekskluzywnych warunkach, absolutnie dźwiękowych, z najwyższego w ogóle topu i spotkał się przy okazji z Urszulą także, bo to jest takie dziennikarskie spotkanie, ale mamy trochę miejsca, by się bili razem z nami. Dzisiaj jest 196. audycja, a więc za moment już będzie 200. audycja i starym zwyczajem od przyszłego tygodnia, a może już nawet to teraz, przyjmujemy od was zgłoszenia, co na tej 200. audycji mamy wam puścić. Zmieścimy około 15 utworów, w związku z tym zapraszam do typowania tych utworów, które powinny się znaleźć w 200. audycji Się Kręci. Gorąco, gorąco zapraszam. Sztaby zatwierdzone 576, w oczekiwaniu 321, sztaby zagraniczne 5, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, skarbonki stacjonarne na razie 2, imprezy zamknięte 30. Czekamy, czekamy, czekamy na dalsze wasze zgłoszenia. Polska niepodległa to także Polska wielu najróżniejszych absurdów, tych PRL-owskich, które zakręcały nami i do których mogliśmy mieć dystans. Zespół Szambu i Muniek ma dystans, śpiewając o medalu dla taty w zeszłym roku. Tak zagrali na małej scenie. Czyli Szambu, medal dla taty. Świetny koncert Szambu, świetny koncert Muńka. Pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na nasze strony. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj Mode Step. O godzinie 18 retransmisja, więc już nie o 16. Docencie to, że zmieniliśmy czas na 2 godziny później. Siemanko, cześć, siema.